Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, gdy widzę taki zwrot nierówności, zwłaszcza w zadaniu nisko punktowanym, to postarać się sprowadzić w odpowiedni sposób tę nierówność do nierówności ewidentnie prawdziwej, czyli na przykład do takiej, gdy po lewej stronie wystąpi kwadrat pewnego wyrażenia, ewentualnie suma takich kwadratów, a po prawej stronie dostaniemy 0. Wówczas ta ostatnia nierówność jest w oczywisty sposób spełniona. Wiadomo, kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest nieujemny. I jeśli te nierówności po drodze były równoważne, no to wówczas, dowodząc nierówności na dole, stwierdzając, że ona jest prawdziwa, stwierdzamy jednocześnie prawdziwość nierówności wyjściowej. Dobrze jest mieć taki ogólnie określony cel, no ale i tak stoimy teraz przed problemem, od czego by tutaj zacząć. Czy na przykład przerzucamy to 4a na lewą stronę, co już da 0 po prawej stronie, i kombinujemy coś z tym skomplikowanym wyrażeniem wymiernym, czy może jednak pozbądźmy się tej kreski ułamkowej, pomnóżmy obie strony nierówności przez 1 minus a. Spójrzmy na założenie. My wiemy, że a jest liczbą mniejszą od jedynki. To by oznaczało, że od jedynki odejmujemy liczbę mniejszą od jedynki, czyli 1 minus a jest po prostu większe od zera. To wynika też wprost z takiego technicznego przerzucenia a na drugą stronę i mamy 1 minus a jest większe od zera. To bardzo dobrze, to ja mam w takim razie 1 minus a dodatnie, a skoro tak, to ja mogę obie strony tej nierówności pomnożyć przez dodatnie 1 minus a, co na pewno zachowa nam zwrot nierówności. Sprawa jest o tyle istotna, że przecież jeśli mnożymy nierówność przez liczbę ujemną, to my odwracamy zwrot nierówności. Na szczęście to nam tutaj nie grozi. Po wykonaniu mnożenia lewa strona upraszcza się do jedynki, a po prawej stronie dostaniemy 4a razy początkowo w nawiasie 1 minus a. Teraz mnożymy, dostaniemy 4a minus 4a do kwadratu. Uporządkujmy wszystko po lewej stronie. Czyli formalnie to my odejmujemy to wyrażenie od obu stron nierówności. Takie przekształcenie jest równoważne. Zachowujemy równoważność. I tak, po lewej stronie dostaniemy, po prawej było minus 4a do kwadratu, czyli dostaniemy 4a do kwadratu minus 4a dodać ta przepisana jedynka. Po prawej stronie jest 0. To już wygląda tak, jak powinno. Już zapewne niektórzy wiedzą, co tutaj mam wpisać, ale mamy jeszcze miejsce, więc przygotujmy takie pośrednie ogniwo w naszym łańcuszku nierówności. Przygotujmy się do wzoru skróconego mnożenia. To 4a do kwadratu to jest efekt podniesienia do kwadratu iloczynu 2a. W nawiasie oczywiście. Minus podwojony iloczyn tego 2a, już może bez nawiasu, i tej jedynki, którą tutaj podnosimy do kwadratu. To wprost pasuje do wzoru skróconego mnożenia. Mamy 2a minus 1 podniesione do kwadratu, co jak już stwierdziliśmy jest nierównością zawsze prawdziwą.